Siemanko, ja jestem Wojtek. Witajcie YouTube. To jest jeden z moich pierwszych testów, więc proszę o wyrozumiałość. A przed wami dzisiaj staje efekt typu FUS marki Zivex. Nazywa się Woolly Mammoth, czyli wełniasty mamut. Hardware'owo mówiąc, z prawej strony mamy wejście typu jack, jak i wejście na zasilanie, takie standardowe jak w efektach Bossa. Z lewej strony mamy wyjście, a tutaj mamy również 4 potencjometry z przodu, true bypassowy switch. Pierwszy potencjometr output mówi nam, ile idzie sygnału wyjściowego, drugi to jest EQ, czyli ekwalizacja. Trzeci potencjometr pinch, on generalnie działa nam jako ustalenie poziomu bramki szumu. I ostatni, czwarty potencjometr wool, czyli wełna, jest to po prostu gain tego efektu, poziom gain. Z takich ciekawostek mogę jeszcze powiedzieć, że jest to efekt zarówno do gitary elektrycznej, jak i do gitary basowej. Z brzmienia tego efektu jest znany gitarzysta zespołu Billy Talent. Można powiedzieć, troszeczkę go rozpromował. No dlatego też się tym efektem zainteresowałem. Ma jeden minus, który udało mi się zauważyć. Jak większość efektów Zivexa, jest montowany na płytce horyzontalnie, czyli po prostu mamy mało miejsca, żeby postawić tutaj nogę. No i niestety, włączając i wyłączając ten efekt, bardzo łatwo jest kopnąć w któryś z potencjometrów, delikatnie go przesunąć. No a jeśli jest to bramka, no to różnie to może być z brzmieniem. Może coś się tam jednak poprzestawiać, dlatego trzeba się pilnować, włączając i wyłączając ten efekt. No dobra, to chyba tyle, co mam póki co na jego temat do powiedzenia. Zapraszam do posłuchania próbek brzmieniowych i widzimy się w następnym filmie. Na razie. Dobra, a więc to jest mój czysty sygnał. No i włączmy efekt. We'll be right back.
Thank you.